Witam na kanale Gips Karton i tak dalej. Króciutko w tym wideo. Taka moja jakby porada, w jaki sposób ustawiać, ułatwić sobie podejście do ustawiania lasera, jeżeli chodzi o używanie go do wyznaczenia miejsca, do którego ma być wysunięty wieszak i montaż wszystkich wieszaków. Przede wszystkim musimy dysponować urządzeniem, które ma blokadę kompensatora, czyli można nim wyznaczać spadki. Po drugie, powinien być to laser przynajmniej dwuwiązkowy, czyli powinien świecić wiązkę poziomą i wiązkę równoległą do ściany kolankowej. To jest coś takiego. I teraz przede wszystkim ustawić go do poziomu ścianki kolankowej, chociaż nie jest to w zasadzie konieczne. Trzeba dysponować dobrej jakości statywem. Statyw, który nie będzie powodował w czasie podnoszenia czy opuszczania z przestawień lasera. To jest dosyć istotne. Także statyw tutaj odgrywa niesamowicie ważną rolę. Mój statyw się do tego nie nadaje, więc nawet nie będę próbował tutaj ustawiać, bo po prostu będzie to śmiesznie wyglądało. Nie uda mi się po prostu. Najzwyczajniej w świecie mi się nie uda. Nie tym statywem. Jeżeli spotkam taki statyw, to go umieszczę gdzieś tam na Facebooku czy na blogu jako powiedzmy taką ciekawostkę. No ja póki co, tak jak widzicie, robię to metodą na strunę. Lasera nie używam. W każdym razie, do czego? Ciągnąc dalej temat. Po ustawieniu go do poziomu, tu mam znacznik poziomu mojej ścianki kolankowej z jednej i z drugiej strony, czyli najpierw, chociaż nie jest to konieczne, najpierw ustawimy go sobie do poziomu ścianki. Tak mniej więcej, już teraz nie będę tego robił na dokładnie. I po włączeniu tej linii równoległej do ściany kolankowej oba te znaczniki musimy ustawić w tej samej odległości od ścianki kolankowej, z jednej i z drugiej strony skosu. Jeżeli nie mamy ścian, to robimy to na podłodze, w tej samej odległości z jednej i z drugiej strony. Ja już to zrobię po prostu metodą taką dosłownie na oko. Po ustawieniu tych krzyży w tej samej odległości trzeba przejść na wersję z blokadą kompensatora i w tym momencie przechylić laser do kąta pobieżnej, tylko pokażę. Możemy sobie wytrasować linię. Na wstępie wystarczy go mniej więcej tak ustawić pod kątem wymaganym do znacznika. Tutaj jest u góry mam znacznik, nie wiem czy go widać, jest tutaj. No i ten, albo ten znacznik tu na ściance kolankowej, lub ten pomocniczy, tu jeszcze jest jeden, ale wystarczy, że pokryjemy teraz ten znacznik ze znacznikiem skosu u góry, tu, jednocześnie trzymając poziom do tego znacznika tutaj na ściance kolankowej. I teraz wystarczy, mówię, ten statyw się do tego nie nadaje. On w czasie podnoszenia powoduje ruch, obrócenie się lasera, więc jakby później trzeba to wszystko na nowo robić. I podnosimy laser. Tak długo, aż pokryje się chociażby z jednej strony albo z naszym poziomem ścianki kolankowej, bądź ze znacznikiem u góry. Teraz mam tak, tu mam znacznik, już jest ok. Tu mam znacznie powyżej, czyli muszę laser po prostu zmienić mu tylko kąt nachylenia. I go obniżyć. On się nie nadaje, więc ja tu nie będę niepotrzebnie kręcił, bo ten film będzie trwał niesamowicie długo. Z podstawą
podstawą jest tutaj naprawdę dobrej jakości statyw, aby osiągnąć w miarę krótkim czasie powiedzmy sukces, czyli aby zgrać te wszystkie trzy punkty w zasadzie, bo te nam są tylko potrzebne do tego, aby ustawić laser. Jeżeli mamy nie mamy ścian, a jest to po prostu z dwóch stron kosz, to tak jak przy strunie montujemy u góry, na górze, w tym najbardziej odpowiednim miejscu wieszak i ustawiamy punkty na ściance kolankowej do górnego wieszaka. I to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o taką technikę przy użyciu lasera. Co jest ważne, laser starajmy się ustawić na środku pomieszczenia, pomiędzy krokwiami, i wieszaki zaczynamy kręcić od skrajnych krokwi w kierunku do urządzenia, które stoi na środku. To by było tyle, tak na szybko, jeżeli chodzi o takie urządzenie jak laser. Do zobaczenia.